Witaj w katalogu numer 2. W katalogu, który ma dużo bardzo fajnych, bardzo ciekawych nowości. I dlatego postanowiłam nakręcić filmik poświęcony kosmetykom, które swoją premierę mają właśnie w tym katalogu. Przechodzę do omawiania kosmetyków. Zacznę od kolorówki. Na stronie 16 firma pokazała nam nowy puder Jordani Gold, który przychodzi w takim czarnym opakowaniu. Natomiast później po wyjęciu oczywiście pokazuje nam się złote, piękne opakowanie. Widać od razu, że jest to Jordani Gold. Opakowania z Jordani Gold są zawsze eleganckie, zawsze ekskluzywne. No i teraz może najpierw powiem Wam, co firma pisze na temat danego produktu, żebyśmy wiedziały, co firma oferuje. W ekskluzywnym metalicznym opakowaniu jedwabiście gładki puder rozprasza światło, sprawiając, że drobne linie są mniej widoczne. Matuje oraz zapewnia efekt nieskazitelnej cery. Kryje w sposób transparentny. Są dwa odcienie, light i natural. I te dwa odcienie oczywiście trzeba sobie dopasować. Ci, co mają jasną karnację, jaśniejszy, ci, co mają troszeczkę ciemniejszą, to ciemniejszy. I teraz powiem Wam o różnicach, czym się różnią te pudry, ponieważ ja w pierwszej chwili pomyślałam, że ten został wycofany, ale okazuje się, że nie. Ten ma składniki mineralne w swoim składzie, ma SPF 15 i jest takim pudrem rozświetlającym. Natomiast ten tutaj firma mówi nam, że zdecydowanie stawia na mat. Oczywiście to są pudry kryjące, więc przy okazji, jak mamy jakieś niedoskonałości, jeszcze dodatkowo wzmocnią działanie podkładu, jeszcze lepiej przykryją, ale ten ma działanie matujące. Powiem Wam szczerze, że ja z tego byłam bardzo już zadowolona, ponieważ ten puder, ja mam tłustą cerę i ten puder zawsze dobrze mi matowił, więc ten spełnia swoją funkcję jeszcze lepiej niż ten jego poprzednik. Jestem z niego bardzo zadowolona, ja go mam w tej chwili na sobie, bo wszystkie kosmetyki przetestowałam że tak powiem, wiem, co do Was będę mówić. Tutaj opakowanie ma piękne lustereczko, zauważcie, i jest jeszcze taka przezroczysta folia. Nigdy nie wyrzucajcie tej folii, ja wiem, że ona czasami przeszkadza, czasami gdzieś upada, jeśli Wam upadnie, no to wyrzućcie, ale generalnie starajcie się trzymać, ponieważ dzięki tej folii chronicie kosmetyk przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami, ponieważ tego typu puder z reguły służy do tak zwanego przypudrowania noska i no, czasami na tej twarzy, jeśli w ciągu dnia poprawiamy nasz makijaż, to mamy na naszej twarzy jakieś zanieczyszczenia z powietrza, więc wtedy to one zostają na tej gąbce i to wszystko przechodzi do kosmetyku, dlatego bardzo fajnie chronimy nasz kosmetyk przed różnego rodzaju bakteriami, infekcjami i dzięki temu na dłużej ten puder nam starcza, na dłużej jest. Dlatego pamiętajcie tego nie wyrzucać. Bardzo fajny produkt, ja zresztą uwielbiam linię Jordani Gold, dlatego naprawdę jestem zadowolona z tego produktu. Myślę, że sprawdzi się on tak samo, bo ja na razie jestem w fazie testów. Myślę, że w następnych katalogach będę mogła powiedzieć coś więcej na temat tego kosmetyku. Na chwilę obecną przy tych pierwszych użyciach naprawdę się sprawdza. Następnie na tej samej stronie mamy korektory. I teraz mamy korektory light i medium, dwa odcienie. One przechodzą również w czarnym opakowaniu. I moje drogie, tutaj macie, to jest korektor w pisaku. Ja uwielbiam tego typu korektory, ponieważ nie muszę mieć pędzelka, od razu nakładam bezpośrednio na twarz i palcem delikatnie, opuszkami palców delikatnie wklepuję. I teraz musicie uważać, ponieważ jak długopis, pstrykamy. Jeśli chcemy, żeby troszeczkę kosmetyk nam się pojawił, tak, no to musimy pstrykać i wtedy tutaj na końcówce, nie wiem czy to jest widoczne, ale w tej chwili właśnie się kosmetyk, on to z takim troszeczkę opóźnieniem działa, także pamiętajcie, pstryknijcie raz, chwilę poczekajcie i tutaj jeszcze chcę Wam powiedzieć, że produkt jak jest nowy, my z Agnieszką jak zobaczyłyśmy ten kosmetyk, pstrykamy, co jest i faktycznie jest w opisie podane, że trzeba z minutę tak sobie popstrykać, tak? Może nie całą minutę, ale kilka razy na pewno pstryknąć, zanim pojawi się kosmetyk. No i teraz, co więcej o kosmetyku? Może tak, co firma tutaj pisze na temat naszego produktu? Precyzyjny korektor w wygodnej formie aplikatora z pędzelkiem, dzięki któremu ukryjesz oznaki zmęczenia, ciemne
cienie czy drobne linie. Satynowa konsystencja łatwo i precyzyjnie się rozprowadza, błyskawicznie rozpromienia, rozjaśnia i odświeża wygląd. Jak używać? Stosować pod oczami i przy skrzydełkach nosa, aby rozjaśnić cienie. Roztocz je na powiekach, aby ujednolicić kolory. Rozłóż pod linią brwi, aby je rozświetlić. Muśnij łuk kupidy na środek ust, aby je optycznie powiększyć. Rozprowadź na szczycie kości policzkowych, aby je podkreślić. Ja osobiście używałam go tylko i wyłącznie pod oczy, bo no myślę, jak korektor, przepraszam, jak korektor to tylko i wyłącznie do takich rzeczy. Ale i teraz co? Jaki jest mój efekt? Jakie jest moje wrażenie? Przede wszystkim korektor, który ma bardzo lekką konsystencję, więc na pewno nie będzie wchodzić nam zmarszczki, ponieważ wszystkie kosmetyki, które mają lekką konsystencję, one nie wchodzą w zmarszczki. I powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze rozświetla skórę wokół oczu i dobrze kryje cienie. Mówię dobrze, ale nie bardzo dobrze. Jeśli ktoś z Was ma ciemne cienie pod oczami, to niestety nie będziecie do końca zadowoleni z tego produktu, ponieważ chyba, że użyjecie podwójnie. Podwójnie nie używałam, zresztą ja nie mam dużych sińców pod oczami, więc jak dla mnie ten kosmetyk spełnia moje zapotrzebowanie, tak? Natomiast jeśli ktoś ma naprawdę bardzo ciemne obwódki, no to może faktycznie trzeba będzie użyć go dwukrotnie. Nie wiem, przetestujcie, zobaczcie, jak się zachowuje przy dwukrotnym użyciu. Ale ja jestem zadowolona, naprawdę bardzo dobrze kryje, jak masełko się rozprowadza, rozświetla tą skórę, a dzięki temu nie widać naszych cudownych, pięknych zmarszczek. Dlatego bardzo fajny kosmetyk, bardzo fajny produkt, bardzo mi się spodobał, był w pędzelku i wyciskany. Powiem Wam, że pierwszy raz Jordani wypuszcza taki typu produkt. Także naprawdę fajna rzecz. Trzecim produktem, który jest nowy i trzeci z linii Jordani Gold jest eyeliner. I tutaj naprawdę podziękowania dla firmy, bo dawno nie mieliśmy tak dobrego eyelinera w pędzelku. Tutaj jest taka mała kulka, którą trzeba potrząsnąć, dlatego że ten produkt będzie bardzo wodnisty. Jak tak od razu wyciągniecie, to będzie takie tłuste, wodniste. Natomiast ta kulka powoduje, że ten produkt się tam zmiesza ze sobą i wtedy faktycznie piękną, bardzo precyzyjny, bardzo cieniutki pędzelek, piękną, cieniutką kreskę sobie zrobisz. Ja w tej chwili mam go na powiekach, tego pewnie z daleka nie widać. Naprawdę bardzo dobry, nie rozmazuje się, bardzo długo się utrzymuje, nie kruszy. Naprawdę rewelacja. Jeśli tylko lubisz malować oczy eyelinerem, no to naprawdę polecam kosmetyk, bo jest naprawdę ciekawy. Kolejnym produktem, który tutaj chcę Wam opowiedzieć, to jest CC krem do włosów. No, powiem Wam, że ja, jeśli chodzi o włosy, jestem osobą, którą ciężko jest zadowolić i tutaj jestem zachwycona tym produktem. Słuchajcie, ja go użyłam. W pierwszej chwili nie bardzo wiedziałam, co mam z tym produktem zrobić, ponieważ firma tutaj opisuje, że 10 w jednym. Słuchajcie, wspaniały blask, jedwabista gładkość, kontrola nad niespornymi kosmykami, objętość, łatwość rozczesywania, ochrona przed rozdwajaniem końcówek, ochrona koloru, ochrona przed wysoką temperaturą, nawilżenie i regeneracja. Po prostu wszystko w jednym, tak? I tak podchodziłam do tego, nie bardzo wiedziałam, czy mam go użyć po użyciu odżywki, czy od razu po umyciu. Zdecydowałam, że użyję, ponieważ jest to 10 w jednym, więc uznałam, że nie będę nakładała odżywki do włosów. Zaraz po umyciu włosów szamponem, wysuszeniu ręcznikiem na mokre włosy nałożyłam ten produkt. Nałożyłam na dłoni, tak jak tutaj jest napisane, nałożyłam na dłoni. I teraz tak, konsystencja tego produktu jest, to nie jest taka mgiełka, taka lejąca się mgiełka, to jest odżywka, ale taka płynna odżywka. Czyli coś pomiędzy tą lejącą się właśnie taką mgiełką, a odżywką do włosów. I teraz, ja sobie zrobiłam to tak, że ze trzy pompki dwie wycisnęłam na dłoń, roztarłam na dłoni i tarłam we włosy. Po pierwsze, pierwsza rzecz, zapach. Przecudny zapach, naprawdę bardzo piękny. Drugi, konsystencja naprawdę jedwabista. I trzecie, słuchajcie, włosy naprawdę mam cudownie miękkie, wspaniale się rozczesywały. Co najważniejsze,
bardzo łatwo mogłam ułożyć, te włosy. Nic mi się tutaj nie pisze, bardzo ładnie, bardzo łatwa gładkość. Jeśli robiłam jeszcze szczotką do włosów, to naprawdę bardzo fajnie modelowały mi się włosy. No powiem Wam, że na chwilę obecną w fazach testu jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Nie wiem, jak będzie po dłuższym stosowaniu, ponieważ może się okazać, że po dłuższym stosowaniu produkt będzie obciążał włosy, ale z drugiej strony, nie wiem jak Wy, ale ja mam tak, że zawsze, ale to zawsze po 2 miesiącach ja muszę zmienić kosmetyki do włosów. Po prostu po jakimś czasie, powiedzmy, mam nowy produkt, używam, rewelacja, jestem zachwycona, po 2 miesiącach wszystkie kosmetyki czuję, że mi obciążają włosy i muszę zmieniać. I mam kilka naszych takich produktów, które co jakiś czas po prostu sobie zmieniam. Teraz cieszę się z tego produktu, naprawdę polecam Wam, przetestuj. Pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy, jeśli, mam nadzieję, że to wiesz, że jeśli kupisz sobie ten produkt i on nie spełni Twoich oczekiwań, to masz 10 dni na zwrot produktu do firmy Oriflame. Warunek jest taki, że więcej niż 1/3 kosmetyku nie może być zużyta. Jeśli się okaże, że ten produkt nie odpowiada Tobie, daj go koleżance, niech koleżanka przetestuje, może się okazać, że dla koleżanki będzie on rewelacyjny, wtedy jej odsprzedasz. Natomiast jeśli faktycznie nie będzie spełniał Waszych oczekiwań, możecie ten produkt zwrócić. Firma Oriflame zwróci Wam 100% pieniędzy. Natomiast, no, jak dla mnie na chwilę obecną, jestem zachwycona tym produktem, włoski mam jedwabiście gładkie i co najfajniejsze, nie obciążają moich włosów, czyli nie mam tego efektu takiego wow, że one są takie, wiecie, ciężkie. Nie, jestem zadowolona, polecam, naprawdę świetne kosmetyki. Teraz troszeczkę kosmetyków z pielęgnacji ciała, w zasadzie higieny osobistej, tak? Myć się trzeba i w katalogu numer 2 firma wpuściła nam 2 żele pod prysznic, męski i damski. Męskiego nie testowałam, więc nie wiem. Natomiast na pewno ma bardzo przyjemny zapach, taki lekki, rześki zapach. Powiem Wam, że mnie jako kobiecie się podoba i jak dałam moim panom do przetestowania, to też byli zadowoleni. Ja natomiast testowałam ten. Damski i powiem Wam, że przepięknie pachnie, a on się fantastycznie pieni. W ogóle wszystkie żele z Discover mają ten plus, że one się bardzo pienią. Pachnie takimi różami, bardzo miły, delikatny, powiedziałabym wiosenny zapach. Także teraz w tym okresie zimy, ta wiosna przechodząca do nas na pewno będzie ciekawa. Polecam, bardzo dobrze pieniący się żel, również możecie przetestować. Kolejny krem z pielęgnacji ciała, kolejny kosmetyk z pielęgnacji ciała to krem do rąk, ten walentynkowy, takie walentynkowe kremy. I teraz kremik, który ma bardzo lekką konsystencję, bardzo jest taki wodnisty, ale przecudownie pachnie. Delikatnie, bo czasami kremy do rąk pachną bardzo mocno. Mnie to przeszkadza, ponieważ w momencie, kiedy na przykład jem jakiś posiłek, jeśli mam dłonie, które bardzo mocno pachną, to wiecie, jaki jest efekt, że cały czas na przykład biorę, nie wiem, zupę do ust i zamiast zapachu zupy czuję zapach kremu. Dlatego ja osobiście nie lubię tych kremów takich mocno, intensywnie pachnących. Ten ma bardzo fajną konsystencję, lekki, dobrze nawilża, bardzo dobrze się wchłania. Naprawdę chwila i proszę zobaczyć, 2 razy ruszyłam, 3 razy ruszyłam dłońmi i już się wchłoną. Także też bardzo, w ogóle bardzo ciekawa cena, tak? Bo razem z medełkiem kosztuje 6,90. Może jak już jesteśmy przy początkowych stronach naszego katalogu, to na stronie numer 3 mamy nowy Jordani. Jordani Gold Original i tutaj zmiana opakowania. Firma, kiedyś słyszałam, powiedziała nam, że jeśli zmiana jest flakonu, to zawsze jest odrobinę zmiana produktu. W katalogu jest napisane nasz klasyczny zapach w nowym luksusowym flakonie, czyli wyglądałoby na to, że zapach się nie zmienił, ale kiedy w biurze otworzyłam ten zapach i pokazywałam dziewczynom, to uważamy, że zapach się jednak trochę zmienił. Odrobinę, niedużo. Ta nuta główna Jordani została. Co tutaj firma pisze o tym zapachu? Ponadczasowy klasyczny zapach w nowej odsłonie o wzmocnionej, wiodącej nucie zapachu z kwiatem pomarańczy w sercu. Zamknięty, stworzony z dbałością o każdy szczegół w flakonie, z przykuwającym uwagą złotymi detalami. Faktycznie bardzo fajna jest tutaj ta skówka. Dla mnie osobiście zdecydowanie lepiej, ponieważ to ostatni flakon, jaki był z tym długim, z tą
tą długą zakrętką nie był atrakcyjny do torebki na przykład, a ten już łatwiej nam będzie do torebki zabrać. Faktycznie tutaj złotko, logo Jordanii, tutaj od tej strony też logo Jordanii Gold, także naprawdę bardzo przyjemnie. I co mamy, jakie mamy główne składniki? Mandarynka, włoskie cytryny, włoskie pomarańcze, biała lilia, biały jasień, kwiatów pomarańczy, paczula i piżmo. Nie wiem jak Wy, ale ja z zapachami mam tak, że jak widzę skład i w tym przypadku jest biały jasień, ja uwielbiam jasień, uwielbiam konwalię i bez. To są trzy rodzaje kwiatów, jak tylko przeczytam w składzie, że jest któryś z tych trzech kwiatów, to ja mogę zapach kupować w ciemno. To jest zapach, który zawsze wtedy mi się będzie podobał. I to, ta linia Jordanii też mi się podoba, nie ukrywam, że na pewno też sobie zafunduję ten flakon. Co mamy jeszcze z kosmetyków? Na pewno mamy serum na przebarwienia. Ja też mam troszeczkę więcej, przeczytam a propos tego serum. Łagodnie, lecz efektywnie redukuje zmiany pigmentacyjne. Może być stosowany codziennie. Kompleks Pro White ze szczawiem kanadyjskim, witaminą C i lukrecją rozjaśnia pigmentację i hamuje produkcję melaniny. Rozjaśnia cerę i nadaje jej promienny blask. Generalnie jest to produkt, który rozjaśnia przebarwienia. Jeśli masz tego typu problemy ze skórą lub twoja koleżanka, to jest serum. Z aplikatorem, więc z taką kuleczką, bardzo fajnie precyzyjną, bo jak mamy, powiedzmy, nie musimy się smarować się na całej twarzy. Jeśli mamy gdzieś jakąś zmianę na skórze, smarujemy tylko tą zmianę. Oczywiście proponujemy Wam na to nałożyć krem z tej samej serii, bo wtedy to działanie będzie wzmocnione i na pewno szybciej pozbędziecie się tych przebarwień. Jeśli masz tego typu problem, to na pewno produkt jest idealny dla Ciebie. Co jeszcze z nowości? Męski dezodorant, nie wiem, nie testowałam, nie używam męskich kosmetyków. Na chwilę obecną nie znam, nie mam, że tak powiem, opinii na jego temat. Ale z tego, co tutaj firma opisuje, no to przede wszystkim co najważniejsza, ochrona 24 godziny. Ja zwracam uwagę, nie wiem jak Wy, ale ja zwracam uwagę, czy na dezodorancie jest napisane, że 24H. Jak jest, to znaczy, że kupuję, że mogę brać. Więc myślę, że i ten dla mężczyzn będzie idealny. Nowy krem do ciała Love Passion, ale tego kremu nie otwieram, ponieważ ten krem dam Wam w prezencie na spotkaniu katalogowym. Jedna z Was będzie mogła ten kosmetyk otrzymać. Jest to, wszystkie te kremy do ciała mają tą samą konsystencję, zmienia się tylko zapach. Ten jest, wiadomo, o zapachu właśnie Love Passion i tam jest czekolada, imbir i jeszcze jakiś trzeci składnik, taki intensywny, taki mocny. Także to dostaniecie na spotkaniu katalogowym. To już wszystkie nowości, jakie dla Ciebie miałam. Oczywiście więcej nowości możesz sobie obejrzeć na spotkaniu katalogowym, ponieważ spotkanie katalogowe to jest to spotkanie, na którym przynosimy zdecydowanie większą ilość kosmetyków nowych, ale nie tylko kosmetyki, ale również te różnego rodzaju akcesoria. Więc tam możesz przyjść i faktycznie obejrzeć sobie pozostałe produkty. A póki co dziękuję Ci za uwagę i mam nadzieję, że katalog numer 3 będzie również bogaty w nowości i będę mogła nagrać dla Ciebie filmik o nowościach. A póki co dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia. Cześć!